Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji zorganizowanej wraz z panią dr Jastrzębską, z panem doktorem Dauchem, właścicielami i lekarzami w największej w powiecie wadowickim przychodni stomatologicznej, do której na co dzień uczęszcza 30 tysięcy mieszkańców powiatu wadowickiego. Jest to również najdłużej funkcjonująca w powiecie wadowickim przychodnia. Pan doktor mi się o tym więcej powie. Już 45 lat ta przychodnia funkcjonuje na ziemi wadowickiej. Jest to też jedna przychodnia chirurgii stomatologicznej obsługująca 160 tysięcy mieszkańców powiatu wadowickiego, świadcząca im pomoc. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby zdementować nieprawdziwe informacje, jakoby ta przychodnia miała się przenieść lub zostać zlikwidowana. Jest to kłamstwo. Ta przychodnia zostaje w tej lokalizacji, w której znajduje się obecnie i dalej będzie służyła mieszkańcom powiatu wadowickiego. Ja bym bardzo prosił teraz pana doktora, zanim zakończę wypowiedź, o skomentowanie tego, co się tutaj ostatnio działo wokół przychodni. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam wszystkich. Szanowny panie, szanowny panów. I chciałem powiedzieć jedno, że to całe zamieszanie, które wynikło ani nie z mojej, ani nie z pani doktor Jastrzębskiej, a tym bardziej nie z winy pana starosty, tylko ktoś gdzieś coś tam posiał niepotrzebnie. I powiem szczerze, że osobiste wstawiennictwo pana starosty i osoby nieobecnej tutaj, czyli pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Gębali, bo o nim trzeba wspomnieć, ma to równie duże zasługi, spowodowało, że to się wszystko ładnie wyprostowało i jesteśmy bardzo wdzięczni tą drogą. Chciałem bardzo podziękować panu staroście, panu przewodniczącemu Rady Powiatu, czyli panu Gębali i wszystkim, którzy nas wsparli w tych sprawach, że to dalej istnieje i powinno istnieć. Mamy kontrakt, nic więcej, żadnego komentarza więcej, ponieważ tylko i wyłącznie chodziło nam o wyprostowanie pewnych spraw i dalej chcemy służyć ludziom w tym powiecie i w ich imieniu przede wszystkim dziękuję za to, co się stało, bo mamy bardzo duży przerób, przepraszam za ten kolokwializm, pacjentów, przychodzi do nas bardzo dużo tych pacjentów, to jest do sprawdzenia i w NFZ-cie i w naszej poczekalni, choćby w tej chwili. I jeszcze raz serdecznie panie starosto dziękuję za wstawiennictwo, dziękuję za mediację w tej sprawie. W imieniu przede wszystkim pacjentów oraz kierownictwa pani dr Jastrzębskim swoim. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, te informacje, że ten środek miał zostać zlikwidowany lub przeniesiony, one zaniepokoją bardzo wielu mieszkańców naszego powiatu. Osoba za to odpowiedzialna jest jedna, to jest pan burmistrz Mateusz Klinowski, który przekazywał takie nieprawdziwe informacje, składał takie oświadczenia. Jest to kłamstwo. Ja bardzo bym prosił o nie granie na uczuciach pacjentów, nie wykorzystywanie tak ważnej placówki do rozgrywek politycznych. Bardzo się cieszę, że na 3 kolejne lata jest pewna przyszłość tej placówki, właściwie na dłużej, bo dopiero będą Państwo kontraktować. Właściwie jedyny problem tej placówki to dojazd. Państwo widzicie, nie ma możliwości skutecznego dojazdu, czy właściwie służby, jak wspomnieliśmy, to jest chirurgia stomatologiczna, więc musi być dojazd zarówno dla karetki, powinien być dojazd zarówno dla karetki pogotowia, jak również służb ratowniczych typu straż pożarna. Niewłaściwe zagospodarowanie tego terenu wokół tej placówki uniemożliwia taki dojazd. My od wielu lat staramy się u burmistrza o doprowadzenie do porządku tego terenu bezskutecznie. Jeśli można, to prośba o popatrzenie też na swoje podwórko, zagospodarowanie w sposób właściwy tego nieruchomości, żeby ci mieszkańcy mogli dobrze z tej placówki korzystać, no i też zadbanie o mieszkańców powiatu wadowickiego. Powiat wadowicki w ciągu 2 ostatnich lat przeznaczył ponad 100 tysięcy złotych na renowację, zakup nowego sprzętu do poradni stomatologicznych. Wyremontowaliśmy w 11 naszych placówkach gabinety stomatologiczne, gabinety higienistek. Kosztowało nas to blisko 120 tysięcy. Ja myślę, że to jest właściwy kierunek na spożytkowanie swojej energii, a nie przekazywanie nieprawdziwych informacji i z fake newsów, na fake newsach budowanie swojej pozycji politycznej. Bardzo Państwu dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja chciałam zapytać o wyprostowanie pewnych spraw tutaj na początku. Co Pan miał na myśli? Jeszcze raz proszę powiedzieć. Powiedział Pan, że zebraliśmy się tutaj, żeby wyprostować pewne sprawy.
To jest, jak tylko poparłem to, co powiedział pan starosta. Czyli, że jest to bójda na resorach, że przygoda jest zlikwidowana. I to mówię do mieszkańców powiatu wadowickiego, którzy korzystają z nas. Wszystkie poradnie specjalistyczne, które mamy. To jest poradnia chirurgii stomatologicznej i szczękowej, gdzie jest wysokiej klasy specjalista. Istnieje i będzie istniała poradnia protetyczna prowadzona przez panią dr Bizoń. Również specjalistę z zakresu protetyki będzie istniała. Dalej konsultacji w sprawie chorób błąd śluzowych i przyzębia będzie udzielała była pani adiunkt ze Śląskiej Akademii Medycznej. Konsultuje nam ortodontyczne przypadki, również obecna pracująca w Śląskim Uniwersytecie Medycznym pani adiunkt Iwanecka. Także mamy pełne zaplecze i w zasadzie pełne spektrum działania, jeśli chodzi o całą stomatologię. I wykonujemy to. Także z góry mówię, że dalej wszystkie poradnie, które będą istniały. A kiedy pojawiła się ta plotka? No, plotka pojawiła się w tamtym tygodniu. Pan burmistrz oficjalnie poinformował mieszkańców, że istnieje koncepcja likwidacji tej poradni, że nasze działania powiatu w tym kierunku zmierzają. I poinformował nas o swoim lobbingu i walce o dobro tej placówki. Chciałem to zdementować. Nikt nigdy z Urzędu Miasta nie zadzwonił do mnie, nie spotkał się z nami w tej sprawie, nie przekazywał jakiejś prośby, czy nie lobował za tą placówką. To jest nieprawda. Jedyne osoby, z którymi tutaj toczyliśmy rozmowę, myślę, że na bardzo dobrym poziomie, to jest pani doktor Jastrzębska i pan doktor Rau. Nikt tutaj w Urzędzie Miasta w żaden sposób nie interweniował. To jest kolejny fake news, bo wcześniej to samo usłyszeliśmy na temat geriatrii. Też mówiliśmy, że geriatria, też słyszeliśmy z burmistrza, że geriatria ma zostać zlikwidowana, że jej los jest przesądzony, że nie ma finansowania. Tymczasem na jeden nawet dzień nie przestała funkcjonować i w dalszym ciągu obsługuje 160 tysięcy mieszkańców powiatu wadowickiego, którzy są z jej funkcjonowania bardzo zadowoleni. Ja bym prosił o skupienie się na pracy merytorycznej, na rzeczywistej pracy dla mieszkańców, a nie przekazywaniu takich alarmistycznym tonie nieprawdziwych informacji i straszenie ludzi. Nie straszmy ludzi. A gdzie one się pojawiły, te informacje? Również burmistrz Wadowic przekazywał takie informacje i środowiska z nim związane. Bo informacja była taka, że tutaj ma zostać przeniesiona poradnia psychologiczno-pedagogiczna i ośrodek samopomocy. Co z tą sprawą? Faktycznie w tym budynku mieszczą się siedziby trzech bardzo ważnych instytucji. Przychodni stacji stomatologicznej, ośrodka stomatologicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznej i środowiskowego domu samopomocy. W jakiś sposób ten budynek trzeba przecież przekształcić i pewne zmiany zaszły. Faktycznie wypowiedzieliśmy umowy dwóm podmiotom, zmieniliśmy między naszymi placówkami nawet pomieszczenia, które zajmowali. Wszystko to w takim celu, żeby to poprawić funkcjonalność tej placówki. I po raz kolejny ponowiliśmy pisma do burmistrza o uporządkowanie dojazdu tej placówki. Widzicie państwo, że tutaj się nie da dojechać. To jest jeden wielki, to jest parking, prawda? I w jakiś sposób te działania miały służyć temu, żeby zwiększyć funkcjonalność tego budynku i myślę, że tak się stało. Też prowadziliśmy rozmowy ze wszystkimi najemcami. To też nie jest tak, jeśli umowa jest zawierana na długi okres, na tym przypadku 3-letni, to wiadomo, że ona musi trwać, to jest jakiś proces, tak? Ale myślę, że wszystkie strony są zadowolone z efektów tych działań. Do kogo należy parking i jak pana zdaniem powinno wyglądać uporządkowanie tej kwestii? No przede wszystkim budynek, który widzimy w tej chwili za nami, nie ma dojazdu. Nie ma dojazdu koniecznego. Dlatego prosiliśmy burmistrza o nie przekazanie nieruchomości, tylko o służebność przejazdu i zapewnienie dojazdu dla służb. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, no jego stanowisko jest nieprzyjemne, nie wyraził na to zgody, dlatego zwróciliśmy się do sądu w tym przypadku, żeby to rozstrzygnął i chcemy, żeby tutaj był wskazany przez sąd drogą sądową dojazd konieczny do tej placówki, która nie ma w tej chwili w ogóle dojazdu. Ja tu sobie pozwolę wejść w słowo, przepraszam najmocniej panu staroście. Tu jest bardzo prosta sprawa, jeśli chodzi o uporządkowanie parkingu. Postawienie dwóch znaków drogowych, które obowiązują i które są. Nieprzestrzeganie ich jest wyraźnym wskazaniem do nakładania mandatów. Tu jest Bezkrólewie. Stają te samochody jak chcą i w którą stronę chcą, ponieważ nie ma żadnych znaków. I nikt im nie zabroni stawać w ten sposób. Postawienie tych dwóch znaków spowoduje, że to wszystko się wyprostuje bardzo ładnie. A kto zarządza parkingiem? Urząd Miasta Wadowice. Ale czy mamy rozumieć, że
Ta plotka, że od 1 stycznia tej przychodni tutaj nie będzie, jest nieprawdziwa, tak? To jest no plan. Powiedział pan starosta, to ja to potwierdzam. Mhm. Absolutnie. A już zostały podpisane jakieś przedłużenia? No, tak, już przed pojawieniem się... No, już parę dni temu klepnął zarząd tak, powiatu. Przed pojawieniem się informacji, którą opublikował na swoim profilu pan burmistrz, już była gotowa uchwała zarządu powiatu w Wadowicach. Już w tamtym tygodniu ją podjęliśmy, która jasno wskazuje, została powierzona jej wykonanie staroście, gdzie jasno zarząd podjął decyzję o przedłużenie umowy na kolejne 3 lata. Tak. A czy burmistrz się z wami skontaktował? Walczył o waszą się z nami nie kontaktował. Może ze starostą, ale ze mną na pewno. To jest nieprawdą, jakoby burmistrz Wadowic Mateusz Kieliński w jakikolwiek sposób walczył o tą placówkę, o jej utrzymanie. Nie kontaktował się zarówno ze mną, jak i osobami najbardziej zainteresowanymi, czyli prowadzącymi działalność w tym ośrodku. Czy z panem panią dr Jastrzębską, z panem doktorem Rauchem. Pani doktor, a w jakim stanie jest przychodnia? W tej chwili bardzo dobrym. A czy są jakieś potrzeby? Potrzeby są zawsze. A dokładnie o co pani pyta? No o jej stan. Czy państwo coś planujecie? Czy będziecie prosić o coś, wnioskować, żeby coś tutaj zmienić oprócz parkingu? Myślę, że należałoby zmienić wejście. No jest obskurne, to powiem szczerze. I ono jest od 45 lat to wejście w ten sposób wybrane. Można by to zmienić, ale to zobaczymy jeszcze, to będzie kwestia dogadania się. Coś z tym zrobimy na pewno. Jeśli chodzi o potrzeby, jeszcze ja nawiążę do pytania, które pani zada. Potrzeby tego typu... Chciałbym nas zapytać. Już moment, panie Andrzeju. Jeśli chodzi o potrzeby, są one zawsze, bo sprzęt się starzeje, sprzęt się zużywa. My musimy sprzęt zgodnie z wytycznymi NFZ-u mieć cały czas w dobrym stanie i przede wszystkim o dobrej jakości z certyfikatami. I w momencie, kiedy się coś czuje, trzeba kupić nowe. Wszystko, co robimy w przychodni, jest tylko i wyłącznie z naszych funduszy i my to za to płacimy, czy remonty, czy sprzęt. Także my nie mamy pójść do nikogo, bo nikt nie jest w żaden sposób zobligowany, żeby nam pomagać. Bo nie ma takie prawo w ten sposób, gdzie nie działa. I w związku z tym tutaj my załatwiamy te sprawy w własnym zakresie. Jeżeli można by coś prosić o nagłośnienie gdzieś w telewizji jakiejś, to potrzebujemy lekarzy i to dużo lekarzy. Dobrze zapłacimy, zatrudnimy każdą ilość lekarzy, która będzie, znaczy bez szaleństw, ale tych 4-5 na pewno byśmy zatrudnili, jest bardzo chętnie. I o to byśmy prosili. To jest jedna potrzeba, o którą będziemy prosić. Pracy im nie zabraknie. Pracy im nie zabraknie. A pracy im naprawdę nie zabraknie, bo ja już nie wytrzymuję. Są dni, że ja przyjmuję po 55 osób. I to takich ciężkich przypadków, spuchniętych, zropiałych. Naprawdę my to robimy jako jedno i jedyni, przepraszam, że to mówię, ale jako jedni w powiecie to robimy. I piątki po południu są takie, że ja wychodzę i nie mam siły nawet okrzyczeć mojego kota. Ale jesteście jedyną placówką w powiecie? Jesteście jedyną... Nie, są takie placówki, ale te usługi, które my świadczymy, tymi specjalistami, których mamy, jesteśmy jedyni. Jest nas w sumie niewielu. Dużych kilku, małych kilku. Ale pracujących w systemie opieki zdrowotnej. Natomiast chirurgia stomatologiczna znajduje się tylko tutaj, stąd pewnie ta informacja tak rezonowała, ta nieprawdziwa informacja w społeczeństwie, bo wiele osób zmartwiło się tym, gdzie będą obsługiwani, zaczęli szukać jakichś innych poradni. Niepotrzebne się mi paniki wśród mieszkańców, to jest bardzo przykre. Szczególnie, że my świadczymy usługi chirurgiczne, jeśli chodzi o chirurgię stomatologiczną i chirurgię szczękową, również częściowo, jako jedni w powiecie, ale również obsługujemy części powiatu słupskiego, święcimskiego, bo stamtąd też przyjeżdżają do nas pacjenci. Także to jest, likwidacja tej placówki byłaby dramatem na tym terenie. Czy są jakieś pytania? Nie, to dziękujemy.